Witam serdecznie naszych słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu John Doga, w którym zajmujemy się i omawiamy wąskie specjalizacje medycyny weterynaryjnej. Wszystko po to, by przybliżyć Wam, czym dana dziedzina się zajmuje. Dzisiaj w studiu ponownie goszczę panią doktor lekarza weterynarii Annę Misztal-Kunecką. Pani doktor specjalizuje się w kociej i psiej stomatologii i to właśnie o kotach dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli jakie choroby najczęściej u nich występują. Cześć Aniu. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Myślę, że nasi słuchacze mogą troszeczkę się zdziwić, dlaczego oddzieliliśmy psy od kotów, dlaczego są to zupełnie dwa osobne podcasty. Dla nas lekarzy to jest, myślę, nic dziwnego, i chciałabym, żebyś tutaj właśnie od tego zaczęła. Dlaczego to rozdzieliliśmy? Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że kot to nie jest mały pies, więc zabiegi, które robimy u psów stomatologiczne, niekoniecznie przyniosą korzyść u kotów, nawet wręcz przeciwnie, mogą działać na ich niekorzyść. U nich musimy się skupić na całości pacjenta, musimy mieć tutaj takie bardziej holistyczne podejście do tego pacjenta, nie tylko patrzeć na samą jamę ustną, ale też patrzeć na zdrowie całego kota, dlatego że często u kotów stan jamy ustnej jest takim zwierciadłem tego, co się dzieje w środku, w kocie. Mhm. I dopóki nie zaczniemy leczyć choroby podstawowej, dotąd nie będziemy mieć efektów leczenia stomatologicznego. Stomatologicznego, dokładnie. Zacznijmy od początku, od anatomii. Proszę, przybliż nam, czym różni się budowa anatomiczna jamy ustnej kota od nas ludzi, czy od psa chociażby? Psy, tak jak już mówiłyśmy w poprzednim podcaście, mają 42 zęby. Człowiek ma 32 zęby, a kot ma 30 zębów. Czyli trochę mniej od nas. Troszkę mniej od ludzi, ale jest to taka liczba podobna do nas ludzi. Różnice są bardzo duże w budowie, a tym samym ta budowa idzie za funkcją zębów u kotów. Tak naprawdę boczne zęby u kota to jest coś, co im zostało po przodkach. One ich praktycznie w ogóle nie używają. Koty w przeciwieństwie do ludzi i w przeciwieństwie do psów nie przeżuwają pokarmu, co często właściciele odbierają jako niepokojący objaw, że ich kot nie żuje tego pokarmu, tylko on go cały czas połyka. To jest bardzo ważne. To jest właśnie normalne właśnie u kotów. To jest fizjologia. Koty fizjologicznie połykają pokarm. Pamiętajmy o tym, że natura je stworzyła jako takich zabójców, jako terrorystów świata zwierząt. Dokładnie. I one tak trochę jak tacy terroryści są zbudowani. I tak naprawdę kot wszystkich zabija, nikt kota nie zabija. Nie wiem, czy na to zwróciłaś uwagę. Tak. Oglądając nawet jakieś filmy takie przyrodnicze. I tak faktycznie ta jama ustna do tego jest przygotowana u nich. Najważniejsze zęby u kota to są kły. Oprócz tego, że pełnią podobną funkcję jak u psa, czyli tą funkcję rąk, to one jeszcze mają na kle taką specyficzną kreseczkę. Jak zwrócicie Państwo uwagę u swoich kotów, to na kle idzie taka przez środek taka kreseczka, czasem są dwie takie kreseczki. Taka takie rynienka. I ta kreseczka u kota po pierwsze pełni funkcję noża. To ona jest właśnie tym nożem do zabijania tej ofiary, którą sobie kot akurat upoluje, ale ta kreseczka, ta właściwie ta rynienka służy do odprowadzania płynów z ciała ofiary, dzięki czemu kot przez tą swoją specyficzną budowę, jak niesie na przykład mysz, którą upolował, albo ptaka, to ta krew czy te płyny z ciała pacjenta nie zalewają mu gardła, tylko mu kapią przed łapkami. No bo to on jest musi być czysty. To już pomijając fakt, że koty są wybitnie czystymi zwierzętami, ale faktycznie to jest taka ciekawostka, która nam mówi o tym, do czego ten kot przez naturę został bardzo dobrze przygotowany. I bardzo ważna funkcja według mnie to jest funkcja siekaczy, czyli tych takich malutkich, drobniutkich zębów. Wszyscy tam tak machną na nią ręką, a dobra, to tam siekacz, to jakoś sobie poradzi. No właśnie nie, dlatego że siekacze u kotów służą po pierwsze do wyrywania kleszczy i do łapania pcheł, czyli tej obrony takiej przed pasożytami zewnętrznymi, które może ten kot mieć. I po drugie, one biorą udział w czyszczeniu futerka. I to jest bardzo ważne, żeby o tej funkcji pamiętać, mimo że ona jest taka błaha, no tam wyrywanie kleszczy, łapanie pcheł, można by się trochę pośmiać, że taka jest ich jedyna funkcja. Ale należy o tym pamiętać u kotów, które nie mają tych siekaczy, bo na przykład musiały zostać usunięte, bo była jakaś choroba, przez którą musieliśmy usunąć te siekacze u kota, albo te siekacze po prostu same wypadły. I w momencie, kiedy on tych siekaczy nie ma, musimy bardzo dużą uwagę zwrócić na profilaktykę przeciwpasożytniczą. Nawet jeśli to jest kot niewychodzący, on powinien być zabezpieczony przeciwko pchłom i kleszczom przez cały rok. Bo te pchły możemy przynieść do domu, czy na butach, czy jeśli mamy psa, to ten pies przyniesie. Tak, i kot
nie będzie się miał jak bronić przed tym pasożytem i zacznie się nam lizać po brzuchu i zaczną się jego różne problemy, czy to behawioralne, czy problemy zdrowotne, przez tą jego frustrację, że on, natura go stworzyła, żeby się miał jak bronić, a on się po prostu nie syndrom ma jak bronić. Syndrom puszki Pandory, tak. To jest moja tematyka, trudny. Cokolwiek frustruje kota, denerwuje, to może się odbić całkowicie na całym zdrowiu. Jego zdrowiu. Dokładnie. Tak. I później ciężko jest dojść do tego, co było tym takim pierwszym jakby elementem. Tak. Dlatego ważne jest, żeby zwrócić uwagę na te siekacze. I tak samo, jeśli mamy koty długowłose, powinniśmy zwrócić uwagę, czy po takim zabiegu usunięcia tych siekaczy u kota, czy nie trzeba mu będzie pomagać przy tym czyszczeniu futerka. Wyczesywanie. Oczywiście, regularnie. Język też ma takie specjalne wypustki, które służą do czyszczenia tego futerka, żeby ono było takie lśniące, gładkie i piękne, jak to koty uwielbiają mieć. Ale wtedy, kiedy mu zabierzemy te narzędzia do czyszczenia się i do tej pielęgnacji, no to musimy pomyśleć o tym, żeby mu pomóc w tej dbałości o tą okrywę. Okej, czyli podsumowując, najważniejsze są kły, siekacze są również pomocne, w zasadzie zęby policzkowe... To jest atawizm, coś, co im zostało po przodkach. Coś, co im zostało. Podkreślmy wyraźnie, koty nie przeżuwają, tak. One po prostu biorą... Wyrywają i uciekają. I połykają. I połykają. I połykają. Tak. Okej, okay. Czyli to, że tak już dodam, bo to często zadawane pytanie, to, że kot na przykład z jakichś tam względów, już nie wnikajmy w problemy internistyczne, ale zwymiotował i właściciel, opiekun widzi całe fragmenty karmy, kąsów, które pobrał kot, jest to normalne, tak. Bo one tam takie trafiły. Tak. Okej. Okay. To jest coś, co chciałam właśnie głośno tutaj z tobą przegadać. Czasem też jest tak, że właściciel czy opiekunowie, jak przychodzą do mnie, to mówią, a nie, pani doktor, bo ja widzę, że on tym bocznym zębem tam gryzie. No niestety nie gryzie. Jak gryzie, to przypadkiem gryzie, bo po prostu za dużo tych chrupek nabrał do jamy ustnej, ale to nie jest tak, że on przeżuwa, bo zęby boczne nawet nie mają powierzchni żującej. My ludzie mamy, czyli takie płaskie gdzieś tam z takimi bruzdeczkami zęby. Psy mają, zwłaszcza na tych ostatnich zębach, na których mówiliśmy, że często robi się próchnica. Natomiast u kotów nie ma tych powierzchni żujących. Wszystkie zęby są szpiczasto zakończone, ale to nam też warunkuje niektóre choroby, które u kotów będą występować. No właśnie, i zaraz będziemy o nich mówić, ale chciałabym jeszcze tu wrócić do tego holistycznego podejścia do zdrowia, a powiedziałyśmy dużo o tym w przypadku psów. Wiemy również, że u ludzi jest to bardzo ważne. Podobnie jest u kotów, prawda? U kotów to ma, powiedziałabym nawet, że jeszcze większe znaczenie niż u ludzi czy u psów. Tam pewne mechanizmy potrafią się same napędzać. I ten stan jamy ustnej bardzo mocno będzie nam wpływał, chociażby na koty, które mają chore nerki. Te choroba nerek, czy to przewlekła, czy ostra niewydolność nerek, to jest taka choroba, można by powiedzieć, bardzo mocno związana z kotami. W ogóle z gatunkiem, tak. I tutaj, jeśli będziemy mieć coś niedobrego będzie się działo w tej jamie ustnej, to po pierwsze... Bakterie będą uwalniane do krwiobiegu i te bakterie będą nam niszczyć, czy to nerki, czy wątrobę, czy trzustkę. Po drugie, bakterie produkują toksyny, więc te toksyny znowu też będą nam niszczyć te narządy. I po trzecie, jeśli chodzi o chorobę nerek, myślę, że najważniejsze, na te bakterie będzie odpowiedź immunologiczna. Układ odpornościowy będzie tworzył kompleksy immunologiczne. Można by to tak w dużym uproszczeniu nazwać je, że te kompleksy immunologiczne to jest taka obrona przed bakteriami i one tak zlepiają się w formie takiej śnieżynki. Czyli to jest taka duża ilość tych kompleksów komórek immunologicznych, które będą nam zatykały te drobne naczynka w nerkach i będą nam pogarszały bardzo mocno tą chorobę nerek. Tak, i tu tylko dajesz przykład choroby przewlekłej nerek. Natomiast tak naprawdę możemy podobnie odnieść w stosunku do chorób serca, czy do każdej choroby. Innych. I u kotów ta immunologia też jest taka bardzo, o tym sobie zaraz powiemy, bo to jest u nich też ważny temat w przypadku chorób jamy ustnej. No dobrze, no to przejdźmy do tych chorób. Jakie najczęściej choroby, problemy stomatologiczne spotykamy u kotów? Najczęściej koty przychodzą z diagnozą od swojego lekarza czerwone dziąsła. Tych przyczyn zaczerwienienia dziąseł jest mnóstwo. Kiedyś to się wrzucało do takiego jednego worka i nazywało się to plazmocytarnym zapaleniem jamy ustnej, limfoplazmocytarnym. Których książek by się nie otworzyło, to oczywiście których komórek było więcej, to tak ta choroba po prostu była nazywana. Obecnie mówi się o tym, że nie powinniśmy tego traktować jako choroby samej w sobie, tylko raczej jako taki objaw. Tak jak padaczka jest tylko objawem, to tutaj tak samo plazmocytarne, czy limfocytarne, czy jakiekolwiek zapalenie tej jamy ustnej, powinniśmy traktować jak objaw i po prostu poszukać ich przyczyny. I to jest najtrudniejsze w stomatologii kotów, bo jeśli zaczniemy leczyć jamę ustną, a nie zaczniemy leczyć przyczyny,
to nigdy nie będziemy mieć sukcesu w tym leczeniu. Najpierw musimy zacząć leczyć kota, a dopiero później leczyć jamę ustną. Czyli na pewno zapalenia dziąseł to jest pierwsza choroba, którą najczęściej spotykamy. Jakie jeszcze diagnozujemy u nich? Jeśli chodzi o choroby przyzębia, to mamy u kotów, czyli ten kamień nazębny, tak może. Choroba przyzębia, no to jest dużo różnych objawów, które wchodzą w tą chorobę, ale często przez opiekunów jego choroba przyzębia jest z tym kamieniem wiązana. I tutaj u kotów jest taka niespodzianka, że kamień nazębny nie wywołuje choroby przyzębia. U nich bakterie nie chcą tak chętnie wchodzić pod to dziąsło, nie chcą niszczyć kości, dlatego, że tam rządzi układ odpornościowy. On tam trzyma to wszystko w ryzach, ale on niestety potrafi sam się napędzić i nam jakby ten układ odpornościowy sam nam niszczy tą kość i te dziąsła. Natomiast jeśli kot ma kamień nazębny, to najczęściej pod tym kamieniem ma po prostu zdrowego zęba. Więc choroba przyzębia jest sama w sobie taką chorobą marginalną u kotów. Bardzo rzadko występuje. Owszem, te objawy, które widzimy w jamie ustnej u kotów, można jakby charakteryzować do choroby przyzębia, ale to nie jest taka sensu stricte sama w sobie choroba przyzębia, że ona się tak napędziła. Jeśli chodzi o próchnicę, praktycznie u kotów się nie odnotowuje. To jest mechanizm zarezerwowany dla ludzi i dla psów, ale nie dla kotów. Dobrze, to ja teraz chciałam poruszyć temat, który ostatnio widziałam, pojawił się w mediach na jakichś rolkach, choroba taka, nazwałabym ją modną, ona myślę jest już od dawna, ty przynajmniej o niej wiesz, natomiast teraz myślę wśród słuchaczy gdzieś tam się pojawiła, czyli problem resorpcji zębów. Proszę przybliż nam, na czym to w ogóle polega, jak dzielimy te resorpcje? Żeby to tak szczegółowo opowiedzieć, to musiałabym całą książkę do stomatologii opowiedzieć, ale może tak w takim dużym skrócie. Tak, taki wiesz. Ta resorpcja zębów u kotów to jest taka choroba, w której układ odpornościowy, można by powiedzieć, że zaczyna traktować własne zęby kota, jakby to było ciało obce i próbuje się ich pozbyć. I robi to w taki sposób... Niestety najczęściej, bo tych typów resorpcji zębów u kotów są trzy różne typy, ale najczęstszy to jest pierwszy typ choroby najczęstszy jest pierwszy typ resorpcji zębów u kotów i polega on na tym, że odcinana jest przez organizm korona zęba, a zostają w środku korzenie. I to jest dla kota bardzo bolesna choroba, dlatego że w momencie, kiedy układ odpornościowy tworzy takie... Można by to w cudzysłowie nazwać nadżerki, bo to nie są takie nadżerki w takim medycznym pojęciu, ale tak obrazując to takie dziury po prostu w szkliwie i w zębinie, odsłaniające nam miazgę zęba i ta miazga niestety u kota zawsze jest żywa. U człowieka ona by obumarła tam w ciągu kilku dni, u psa tak samo, natomiast u kota ona jest zawsze żywa i ona strasznie kota boli. Jak widzimy, że kot ma zęba i taką czerwoną kropkę, no to broń Boże ją tam dotykać, bo to tak jakbyśmy ten nerw dotknęli, który jest tam w komorze zęba. W momencie, kiedy ta korona odpadnie, to bolą te korzenie, które zostały w kości. I ten kot cały czas chodzi z takimi zaczerwienionymi dziąsłami. To jego bardzo boli. On ma problemy z pobieraniem pokarmu. Zaczyna nam odskakiwać od miski. On już wtedy zaczyna pokazywać, że to wszystko go bardzo boli. Niestety resorpcja zębów, jeśli się już pojawi, to ona będzie trwała. Dotąd, dopóki będą zęby w jamie ustnej. My jej też nie możemy zatrzymać. Możemy ją hamować poprzez usuwanie szybkie tych zębów, które już są objęte tą resorpcją. I to się bardzo dobrze sprawdza, bo u jednych kotów kolejne ogniska resorpcyjne pojawią się tam w ciągu pół roku, roku, a u innych nawet w ciągu kilku lat. Okay. Więc tutaj jedynym sposobem przyhamowania tej choroby jest jak najszybsze wykrywanie tych ognisk resorpcyjnych. To zobaczymy po pierwsze w takim badaniu klinicznym, ale po drugie najważniejsze w badaniu rentgenowskim. I usuwamy te zęby, które już są objęte resorpcją po to, żeby tak w cudzysłowie nie zaraziło nam to następnych. Tak mówię w cudzysłowie, bo to nie jest taka choroba zakaźna, nie wiem, jak katar czy jakaś inna choroba. To po prostu układ odpornościowy sam się napędza. I on jest takim kluczowym, jeśli chodzi o tą chorobę, w samym niszczeniu tych zębów. I w tym pierwszym typie resorpcji zębów u kotów... czynnikiem, który ją wywołuje, jest długotrwałe zapalenie. Ale to niekoniecznie jest długotrwałe zapalenie w samej jamie ustnej, bo może być jakiekolwiek zapalenie w kocie. Czyli jakakolwiek choroba, którąkolwiek będzie kot miał chorobę, gdziekolwiek, może nam warunkować to, że ta resorpcja się pojawi. Bo nawet to pasożyty. Często myślimy o jakichś dużych, poważnych chorobach. I tu znowu ta immunologia kocia, nie? To jest temat rzeka. Powiedz tylko tak, proszę, w jakim wieku koty mogą zachorować na te problemy resorpcyjne? Jest to tutaj są koty powyżej trzeciego roku życia.
Ostatnio nawet przeczytałam taki artykuł, w którym było mówione, że te koty, które są wychodzące, to są koty, które mają trochę mniej tego stresu gdzieś w sobie, bo my nigdy do końca nie wiemy, czym ten kot się stresuje. Nam się wydaje, że on w domu jest zrelaksowany, że sobie śpi i jest zadowolony, ale sami dobrze wiecie, że on potrafi mieć problemy behawioralne, potrafi mieć problemy chociażby z pęcherzem moczowym w wyniku stresu, bo na przykład ktoś mu ściął drzewo za oknem. Dokładnie. I to uwarunkowało, bo on zawsze na to drzewo patrzył, a teraz tego drzewa nie ma i on już jest tym sfrustrowany. Więc faktycznie w tym opracowaniu naukowym więcej było mówione korzystnie na temat kotów wychodzących, no i kotów, które polują, które jednak używają tych zębów. I też kotów, które nie jedzą przetworzonego pokarmu. Im więcej przetworzonego pokarmu, im więcej jakiegoś stresu dodatkowego, im więcej chorób, które występują w kocie, tym większe prawdopodobieństwo, że ta resorpcja nam wystąpi, ale obserwujemy ją głównie u kotów powyżej trzeciego roku życia. Ja tylko tak dodam, że często możecie trafić albo czytać o tej resorpcji, to jest takie enigmatyczny skrót FORLS, to jest jedna z form resorpcji, ale tak tutaj naszym słuchaczom podpowiadam, bo wiesz, teraz w mediach dużo jest różnych materiałów medycznych, żeby wiedzieli, o czym rozmawiamy. Dobrze, to przejdźmy do kolejnego problemu. Tak jak wspomniałeś, zapalenie dziąseł to jest ten główna choroba jamy ustnej i właśnie z tego tytułu najczęściej konsultujesz kocich pacjentów. Skąd one się biorą? To już mniej więcej powiedziałaś. Jakie mają podłoże? Wiemy, że tu immunologia ma dużo do powiedzenia. Jak można je podzielić? Jak ty sobie je usystematyzujesz, że tak powiem, na co dzień w praktyce? Ucząc lekarzy tej stomatologii gdzieś tam podczas moich wykładów czy warsztatów, myślę, że najrozsądniej jest do tego podejść, patrząc też trochę na wiek kota. Mhm. Bo wiek kota będzie nam też warunkował pewne problemy, które będą w tej jamie ustnej. Takie najmłodsze koty, mówię tutaj o kotach w wieku między 7 a 9 miesięcy, wtedy kiedy one wymieniają zęby. Mhm. Tutaj najczęściej mamy do czynienia z młodzieńczym zapaleniem jamy ustnej, czyli taką, można w cudzysłowie to nazwać, alergią na własne zęby, które rosną. No. Czyli układ odpornościowy, miał mleczaki i do nich się przyzwyczaił, a tu nagle trzeba je rozpuścić, zbudować coś nowego i wtedy te dziąsła są silnie zaczerwienione i to jest taka dosyć często występująca choroba u kotów takich młodszych. U tych młodszych właśnie na etapie wymiany zębów też często mamy do czynienia z wadami zgryzu. Mhm. I to, co już wspomniałam, przez to, że zęby są szpiczasto zakończone u kotów, jakiekolwiek przesunięcie w zgryzie, nawet o pół milimetra, już nam może warunkować, że zęby będą się wbijać nie w tym miejscu, w którym powinny. I tu znowu układ odpornościowy będzie z nimi walczył, bo coś mi się tu wbija. Trzeba z tym walczyć i nagle zrobić wszystkie dziąsła czerwone, tylko dlatego, że w tym jednym miejscu coś przeszkadza i coś się wbija. Więc na te wady zgryzu u kotów bardzo mocno trzeba zwrócić uwagę. Właśnie u tych kotów głównie, które są w tym wieku, w tym okresie wymiany zębów. Mhm. Oczywiście koty nie tolerują leczenia ortodontycznego. No właśnie chciałam dopytać. Niestety nie. Niestety nie. Tu jest taka ortodoncja ekstrakcyjna, bym to nazwała. Czyli to, co się wbija, usuwamy po to, żeby zaraz nie było długotrwałe zapalenie w jamie ustnej. I to długotrwałe zapalenie w jamie ustnej nie zrobiło nam resorpcji zębów. Taki jakby już taki efekt kuli śnieżnej się nam robi w tym wszystkim. Okej, okay. Czyli te zapalenia mamy młodzieńcze, jakby stabilizując sobie z wiekiem. I jakie następne byś wymieniła? Kolejne takie najczęstsze problemy, z jakimi przychodzą, to takie koty powirusowe bym to nazwała, czyli takie, które bardzo mocno przechorowały koci katar, jak były dzieciaczkami. Wtedy, kiedy rozwijały się im zęby stałe, nawet wtedy, kiedy one jeszcze były w zalążkach, to tutaj ten kalicywirus, herpeswirus, dwa takie główne wirusy, które wywołują koci katar, mogą nam sprawić, że nie rozwiną się więzadła przyzębia, że kość się nie rozwinie prawidłowo i mimo, że zęby będą wyglądały na śnieżno-białe, będą ładnie stały w kości, to wokół nich będą silnie zaczerwienione dziąsła, bo tam będzie odpowiedź na tą chorobę, która była w przeszłości. Tej choroby już nie ma, ale niestety w tych dziąsłach będzie widać, że ten kot bardzo mocno chorował, jak był dzieciaczkiem. I tutaj niestety jedyną taką opcją ratunku dla tego kota jest usunąć zęby, te wokół, które jest takie silne zaczerwienienie. Najgorsze jest to, że ten kot nie pokaże wam objawów, że go coś boli, bo on nie wie, że można żyć inaczej. To poczekaj, to będziemy o tym mówić.
To będziemy jeszcze o tych objawach mówić. Bo to jest w ogóle osobny temat, który tutaj bardzo tylko jeszcze chcę... tak do, może do tego nawiązując, tak. Bo u niego jak już wyrosły te zęby stałe, to one już bolały, więc on nie wie, że można żyć inaczej. Tak jak, jak dziecko niedowidzące założy mu okulary, to on dopiero się dowiaduje, że można żyć inaczej. Że jest inaczej. Nie? A on w tym cierpieniu sobie tak sobie cichutko żyje i on się do tego po prostu nie przyznaje. To jest straszne i w ogóle z tymi kotami pokazywanie objawów jest trudnym problemem. Mam nadzieję, że sobie zaraz go omówimy. Dobra, czyli mamy te zapalenie młodzieńcze, mamy te powirusowe. Jakieś jeszcze wyodrębniasz? O resorpcjach już powiedzieliśmy. No to są takie trzy główne, z którymi najczęściej się pojawiają. Dobra, to kiedy jest ten... chodzi mi o ekstrakcję zębów, czyli usunięcie. Na jakim etapie my podejmujemy decyzję, że te zęby trzeba usunąć? Pod warunkiem, że to nie jest młodzieńcze zapalenie jamy ustnej, czyli to, co mówiłam, tak, alergia na zęby, które rosną, tak to naprawdę w bardzo dużym uproszczeniu jest powiedziane, bo tutaj jest cały ogromny mechanizm jakby tego młodzieńczego zapalenia jamy ustnej, więc tak bardziej to tak nazwałam, żeby można było sobie wyobrazić, o co chodzi w tej chorobie. W młodzieńczym zapaleniu jamy ustnej, jeśli będziemy myć zęby u kota, to jesteśmy go w stanie z tego wyciągnąć, z tego młodzieńczego zapalenia. Bo wtedy jakby odwracamy tą, pokazujemy temu układowi odpornościowemu, że to jest co normalne, że te zęby takie są. Przestań tutaj atakować. Tak, przestań atakować, to tak ma być ten ząb. I faktycznie, jeśli zacznie się szybko myć, że już wyrzynają się zęby stałe, już są dziąsła zaczerwienione i zaczniemy szybko wdrażać tą profilaktykę i działać i naprawdę porządnie, codziennie te zęby myć, to jesteśmy w stanie kota z tego wyciągnąć. Im dłużej będziemy czekać, tym większa szansa, że to zapalenie nam przejdzie w formę przewlekłą i tutaj już jedynym sposobem pomocy temu kotu będzie ekstrakcja zębów. Czyli każda przewlekła forma zapalenia tak naprawdę kończy się ekstrakcją. Nie czekajmy u kotów. Przede wszystkim nie czekajmy. One strasznie cierpią i tego nie pokazują, bo kot to jest król świata zwierząt. Żaden król nie pokaże swojej słabości. Choćby był na łożu śmierci, to nie pokaże swojej słabości. On zawsze do końca będzie pokazywał, że on tutaj ma władzę, on ma panowanie, nie pokaże tej słabości. Więc nie czekajmy, aż kot nam da objawy, że go zęby bolą, bo to znaczy, że już wtedy tak strasznie bolą, że on już aż błaga nas o tą pomoc. Natomiast nie bójmy się tych zębów usuwać. Najczęściej usuwamy te zęby boczne, o których już mówiliśmy, że one tak nie do końca są kotu w tym życiu aż tak bardzo potrzebne. Ale róbmy to po to, żeby ratować kły, żeby to zapalenie nam zaraz nie objęło kłów, nie objęło tych siekaczy, o ile się jeszcze je da uratować. I przede wszystkim, żeby nie doszło do czegoś takiego jak stomatitis caudalis, czyli zapalenia tej takiej jakby tylnej części gardła. Im dłużej będziemy czekać, tym większe prawdopodobieństwo, że ta błona śluzowa, która tu atakowała zęby, czyli ta błona śluzowa, te komórki układu odpornościowego, które tutaj nam atakowały zęby, stwierdzi, że tu już nie ma co atakować, bo tu już jest walka wygrana i tu już dalej będą te dziąsła czerwone i pójdzie nam na tą tylną stronę błony śluzowej, na całą tą tylną część gardła. To jest strasznie bolesne dla kota i wyprowadzenie kota już z takiego stanu jest bardzo trudne. Bardzo trudne. Nie zawsze wystarcza zabieg stomatologiczny, taki ekstrakcyjny, że usuwanie zębów. Często też wymaga jeszcze dodatkowych zabiegów laserowych po to, żeby tą błonę śluzową wyprostować, żeby ją tak jakby odczarować, żeby jej powiedzieć, że tu nie trzeba siebie atakować. No to jest trudny temat, bo niestety często pacjenci przychodzą właśnie już z zaawansowanymi problemami. Tak jak powiedziałaś, kot zrobi wszystko, żeby nie pokazać, że są jakiekolwiek objawy tej choroby. Nierzadko to jest tak, ja jako internista najczęściej, wiesz, no widzę te zwierzaki z powodu czy zapalenia pęcherza, czy jakaś tam inna konsultacja, czy rutynowe szczepienia. Badam pacjenta, zaglądam do jamy ustnej, a tam... Matko kochana, jak w ogóle ten kot przyjmował posiłki, jak on funkcjonował? Właściciel nie wierzy w to, co widzi. I to nie jest rzadkość, to nie jest tylko u mnie na stole, to jest klasyk. Kot zrobi wszystko, żeby nie pokazać nam, że go coś boi, że coś mu doskwiera. Na jakie symptomy, na jakie drobne kwestie opiekun powinien zwrócić uwagę, żeby wychwycić, coś jest chyba nie tak? To, co wcześniej powiedziałyśmy, przez to, że koty fizjologicznie połykają pokarm, myślę, że to jest trochę im pomocne w tych chorobach jamy ustnej, że nie będzie miał problemów z jelitami czy z żołądkiem przez to, że ten pokarm połyka. Ale do takich charakterystycznych objawów bólu u kota zalicza się na przykład to, że jest nakruszony wokół miski. Bo w głowie kota jest tak, że on je tą ofiarę, czyli tą chrupkę, którą tam ma w tej misce i jak przypadkiem nagryzie albo tak przeszura po takim zębie z resorcją, gdzie tam ta miazga jest na wierzchu i taki aż prąd go przejdzie, to on tą chrupkę wypuści, bo myśli, że ta chrupka go ugryzła. I on już do niej nie wraca. Pies wypuści i jeszcze wróci, żeby sobie dojeść tam wokół tej miski, dookoła, ale kot nie.
I to jest taki bardzo charakterystyczny objaw, na który nikt nie zwraca uwagi, no bo tak twierdzisz, dobra, no odkąd go mam, to on taki w sumie był, taki brudas, nie? Że koło tej miski tak brudno. A może być tak, że odkąd on u mnie jest, czyli od młodziaka, to on najpierw miał młodzieńcze zapalenie, później przeszło już w takie zapalenie przewlekłe i cały czas go te zęby bolały, więc on cały czas tak brudził i kruszył wokół tej miski. Więc to jest taki charakterystyczny objaw, że tego kota po prostu tam boli. Kolejnym takim objawem jest to, że jest... To futerko jest takie niezadbane, że się robią kołtuny, że ono nie jest takie lśniące, ładne, jak u kota powinno być. Pewnie, że zdarzą się takie koty, które nie do końca z tą swoją higieną, tam z higieną mają na bakier i czekają, aż właściciel jednak podejmie tą próbę gdzieś tam czy oczyszczania tego futerka. Ty mnie myj. Tak, ja jestem królem, a ty bądź moim sługą, wyczyść to futerko. Ale jednak, jeśli była taka sytuacja, że on wcześniej był taki ładny, wygłaskany, wylizany, to wszystko takie lśniące i nagle zaczynają się robić kołtuny, to już powinna być dla nas oznaka, że coś się dzieje w tej jamie ustnej. I kolejny, też taki charakterystyczny, że koty jak ziewają, to odskakują, tak jakby je ktoś prądem poraził. Tak. Bo wtedy, kiedy on ma zapalenie tutaj na dziąsłach, to też to zapalenie robi się od wewnętrznej strony policzków. I tam się robi takie, nawet już w pewnym momencie, aż taka blizna zapalna z tego, z tego wszystkiego. Blizna zapalną, tak ciężko to tak nazwać, ale... Ta nadżerka delikatna. Tak, tak, tak. I to kota bardzo boli, więc jak on ziewa, no bo mu się chce ziewać, tą paszczę otworzy, a tu go nagle coś pociągnie, no to on tak zaczyna się zachowywać, jakby go prąd poraził. To są takie trzy, myślę, że najbardziej charakterystyczne punkty, na które powinniśmy zwrócić uwagę u naszych kotów. Ja wiem, że wszyscy by chcieli, żeby ten kot jak w kreskówce zawiązał sobie taką kokardkę, o tak, tak jak Królik Bugs chyba tak nosił, nie? Taką i chodził, oj jak boli, ale to tak nie będzie. I tak samo nie czekajmy, aż nasze zwierzęta, czy to kota, czy psa, przestaną jeść z powodu bólu zębów. Na to nie czekajmy. To już jest tragedia. Tak, jeśli kot zwłaszcza przestaje jeść z powodu bólu zębów, to znaczy, że ten ból jest tak ogromny, że on woli śmierć głodową niż życie z takim bólem. To dla nas jest niewyobrażalny ból. Ja zawsze jak mnie boli ząb, to sobie w głowie przemnażam to razy tych moich pacjentów, że razy 30 zębów, które mogą tego kota boleć i nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego cierpienia. Bo ludzie na jednego zęba potrafią brać L4 z powodu bólu i często ten ból jest taki, że się chodzi po ścianach, to co dopiero te nasze biedne zwierzaki. No dosadnie powiedziane, ale tak w zasadzie jest, kiedy przychodzi pacjent, który nie je, myślę tu o kocie, z powodu problemów w jamie ustnej, to w zasadzie to jest pacjent emergency. Mówiłyśmy, tak, że mało jest zabiegów stomatologii emergency, ale to już jest tak. I ja tutaj też dodam od siebie, że kot, który nie je dobę, to jest już również pacjent, który wymaga intensywnej hospitalizacji, bo jego wątroba już też mówi tak, papa. Także to są bardzo poważne kwestie. Dobrze. Wiesz, tak chciałam zapytać ciebie, bo często... wybrzydzanie przy jedzeniu, to, że kot nagle nie chce jeść tego, co jadł zawsze. Koty lubią wybrzydzać, ale to też może być symptom problemów. Tak. Bo to czasami jest powodem wizyt i super, że opiekunowie na to zwracają uwagę. Dobra, czyli coś tam z naszym mruczkiem się dzieje. Jakby gorzej jadł, jakby brudził bardziej. Pędzimy do lekarza weterynarii, pędzimy do stomatologa. Czy takie oględziny bez znieczulenia coś nam dadzą nam odpowiedź? O ile pacjent da sobie je zrobić, to tak. Bo sami dobrze wiemy, jako lekarze, że są takie koty, że dadzą wszystko zrobić i wszędzie zajrzeć i jeszcze się pogłaskać i wymiziać w tym gabinecie. A są takie, że nie, nie podchodź. Nawet mnie nie dotykaj, ja nie wiem po co tutaj przyszedłem. No i wtedy niestety tutaj badanie w znieczuleniu jest takim kluczowym badaniem, ale takich pacjentów na szczęście jest coraz mniej. Bardzo często są pacjenci, którzy... współpracują. Chcą współpracować, albo ja ci pokażę tylko tyle, ile chcę i okej. Okay. I ja to szanuję u tego kota. Kot jest bardzo dużym indywidualistą. Nigdy nie chcę przekroczyć tej jego granicy. Chcemy się dogadać z tym kotem. Ja chcę ci tylko zajrzeć do jamy ustnej, popatrzeć, zamykam transporter i tyle. Czasami to minuta szanuję. Wystarczy. Tak. I ty już wiesz, prawda, tak, ja z czym czy mamy do czynienia. Oczywiście nie zrobimy tutaj zdjęcia rentgenowskiego, to co wspomniałaś. W przypadku bez znieczulenia nie. Bez znieczulenia, to podkreślmy. A tylko tak naprawdę ja to taka jestem mądra, bo poprzedni podcast był, także zapraszam wszystkich, którzy nie usłyszeli, żeby jeszcze raz posłuchać, ale bez zrobienia zdjęcia rentgenowskiego
jego zębów, nie jesteśmy w stanie powiedzieć stuprocentowo, że wszystko jest w porządku, prawda? Zwłaszcza u kota. Zwłaszcza u kota. Bo tutaj, znowu wracając do tej resorpcji, może być tak, że ta resorpcja zacznie się nam gdzieś od strony tej granicy między dziąsłem a koroną zęba, czyli ona zacznie się pod dziąsłem i jeszcze tego nie widzimy w badaniu klinicznym. Oczywiście ja przez tyle pacjentów, ile już przeszłam, tyle zabiegów, ile zrobiłam, już widzę pewne oznaki tego, że tam może się taka mała resorpcja gdzieś kluć i wtedy zawsze mówię opiekunowi, że tu jest podejrzane miejsce, możliwe, że tu będzie resorpcja i wtedy takiego zęba usuwamy, że jakby to od razu zaznaczam podczas tej naszej rozmowy, ale żeby mieć stuprocentową pewność, musimy zrobić zdjęcie rentgenowskie. Okej, to zadam w drugą stronę pytanie. Co ile powinniśmy chodzić do lekarza na taki przegląd stomatologiczny jamy ustnej, żeby nie doprowadzić w ogóle do jakichkolwiek objawów? U kotów raz na pół roku i pierwszą taką wizytę bym zrobiła w momencie, kiedy wyrzynają się mu zęby stałe, czyli gdzieś między 7 a 9, oczywiście kiedy kończą się wyrzynać te zęby stałe, bo one wcześniej się zaczynają, to wtedy bym zrobiła już taką pierwszą wizytę stomatologiczną tego kota, po to, żeby wyłapać czy to wadę zgryzu, czy właśnie to młodzieńcze zapalenie jamy ustnej i już temu od razu zapobiec. No i kolejne w zależności od tego, jak co tam się będzie działo w tej jamie ustnej, ale u kota faktycznie częściej nawet u psa bym się pojawiła na taką wizytę stomatologiczną, bo ta resorpcja może się pojawić zawsze i te problemy stomatologiczne mogą się nawet pojawić z dnia na dzień. Dokładnie tak. Wiesz, parę razy wspominałyśmy o mlecznych zębach. Myśmy poruszały ten temat w przypadku psów. A powiedz mi, u kotów ta wymiana jakoś idzie niezauważalnie chyba dla opiekuna? Tak, typowy drapieżnik. Typowy zabójca świata zwierząt, jak to w jednej książce było opisane. Praktycznie nie ma problemów z wymianą zębów mlecznych. Jeśli są problemy, to już jest duży problem dla tego kota, bo istnieje taka jednostka chorobowa jak zespół złamanej rzepki przetrwałych zębów mlecznych u kota i to już wymaga naprawdę takiego bardzo dużego podejścia i stomatologicznego, ale też i ortopedycznego, i internistycznego. To już jest bardzo zaawansowany problem, więc jeśli mamy tak, że faktycznie stoją dwa zęby obok siebie, mleczny i stały, tak jak na przykład u Jorka czy u Maltańczyka, to tutaj jak najszybciej z takim kotem musimy się pojawić w gabinecie, bo on już może mieć bardzo duży problem. Okej, no to jest cenna uwaga. A powiedz, a złamania zębów u tego naszego króla często się zdarzają? Myślę tu o kłach, bo to chyba... Im bardziej król wychodzi i poluje i bije się z innymi, tym więcej złamań. Ale kły, przez to, że właśnie są takimi jedynymi zębami mocno pracującymi u kota, to są zęby bardzo wdzięczne w leczeniu i one jako jedyne tolerują jakiekolwiek leczenie. Aha, czyli super! Można by powiedzieć, że ta stomatologia kotów jest taka nudna, no bo tylko wyrywamy. Nie ma innego sposobu leczenia, bo większość zębów ulegnie resorpcji, zanim się wyleczą. Natomiast kieł faktycznie jest takim wdzięcznym zębem i kła możemy leczyć kanałowo. Super. I kła możemy odbudować normalnie plombą, tak jak u psa. Czyli o te kły się troszczymy, tak sobie nazwijmy. Tak. Okej, to przejdźmy teraz do zabiegów. Jakie najczęściej zabiegi, no myślę, że już wszyscy wiemy, że to będą ekstrakcje, ale zadam, jakie zabiegi najczęściej stomatologiczne wykonujemy u kotów? Tak, niestety najczęściej ekstrakcje. To, co już wspomniałam, ten ich układ odpornościowy... Każde nasze kombinacje w jamie ustnej uzna za ciało obce i będzie się po prostu próbował ich pozbyć. Czy to aparatu, czy to tej tak zwanej plomby, nie na kle, tylko na innych zębach, niestety będzie się próbował pozbyć. Więc u kotów, żeby nie doszło do tej takiej samonapędzającej się machiny w jamie ustnej, jak najszybciej musimy po prostu usuwać zęby chore. Ale one sobie bez tych zębów bardzo dobrze radzą. Mam takich pacjentów, którzy w ogóle nie mają żadnego zęba. Albo czasem się śmieję, że mają tutaj jednego na papierosa, ale nie wolno kotom palić papierosów. Ale tak wygląda. No. Ale tak wygląda, jakby tutaj miał takiego papieroska, mu wystawał. I one sobie super radzą. Tak. Zwłaszcza, że u nich też ta kość wyrostka zębodołowego, czyli ta kość, w której tkwią zęby, jest tak szpiczasto zakończona. I ona normalnie pełni funkcję zębów. My ludzie mamy na płasko, więc bez protezy ani rusz w jedzeniu, a koty sobie bardzo dobrze z tym radzą. Super. Wiesz, chciałam jeszcze wrócić do tych ekstrakcji, bo często przy tych zapaleniach dziąseł, wiesz, widuję takich pacjentów, którzy dostają antybiotyk za antybiotykiem, leki z grupy sterydowej. No sama wiesz doskonale, tak? Ty tutaj jasno mówisz, ekstrakcja. Tak. Po prostu. Tak. Tak może bez sensu, bez sensu jest trzymać zęby w jamie ustnej, które nie służą do niczego. Tylko bo jeśli do tego, ząb boli, to on do niczego nie służy. On służy tylko do tego, żeby bolał. Sami byśmy się chcieli pozbyć takiego zęba jak najszybciej.
Niestety mam w swojej praktyce koty, które po 3, 4, 5 lat dostawały sterydy na zęby. Bez sensu, bo i tak to nie pomogło. I tak w końcu przyjdzie ten czas, kiedy zrobi się tak duża tolerancja, a właściwie już tak mała na te sterydy, że one już nie będą działać. Że oporność na leki opioidowe, przeciwbólowe, wszystko się pojawia. Ile można. Mhm. I tylko tak naprawdę go wpędzimy w inne choroby, bo go wpędzimy na przykład w cukrzycę albo w jakąkolwiek Lerki inną odpowiedzą. Chorobę tymi lekami. Mhm. A możemy się pozbyć zębów i sprawić, że ten świat naszego kota będzie dużo lepszy i nie będziemy musieli jeszcze wpychać 2 razy dziennie tabletki do jamy ustnej. Dokładnie, tak. Że my lekarze naprawdę już o tym wiemy. Nie bójmy się tych ekstrakcji. No ale wiesz, tak się trochę uczepię tego usuwania zębów, no bo dla opiekuna to jest taki trochę, wiesz, wyrok. Jak to? Ja mam kotu usunąć zęby? Przecież no po coś one dla niego są. Te reakcje są różne w gabinecie. Mhm. Spotykasz się z nimi na co dzień. Więc mam nadzieję, że tutaj już w swojej wypowiedzi przekonałaś opiekunów, że jest to faktycznie jedno z najlepszych rozwiązań, które przede wszystkim uniknie cierpienia. Te koty po ekstrakcjach czują się niesamowicie. Czasami nazywam, że to jest taki wow zabieg, nie? Tak. Tak. I myślę, że dlatego wybrałam też tą stomatologię. Mhm. Bo w dermatologii trzeba czekać na efekt i czekać. Bardzo długo, 3 miesiące, czekać 4. I zdążę osiwieć i może zacznie się leczyć ten pacjent. Tak. Natomiast w stomatologii faktycznie to jest efekt od razu, natychmiastowy. U mnie też w gabinecie jest tak, że właściwie ten pacjent, kończymy zabieg i ja pracuję na krótko działających znieczuleniach, więc on... wszedł powiedzmy na 10, o 12 już wychodzi obudzony do domu, bo u mnie te zabiegi dosyć krótko trwają. Ja jestem w stanie usunąć wszystkie zęby u kota w ciągu 20-30 minut, więc nie jest to jakieś obciążenie, czy to anestetyczne dla niego, czy w ogóle dla całego organizmu. I on od razu ma dostać jedzenie, jak wróci do domu, żeby Dokładnie. Ten kot sobie nie wbił do głowy, że jego cokolwiek boli. Bo koty też tak potrafią, że tak, długo go bolało, sobie. Więc nawet po zabiegu mówi sobie, że dalej go boli. Więc tutaj próbujemy odczarować całą tą sytuację i to nam naprawdę wychodzi. No te koty zachowują się zupełnie inaczej. Często właściciele do mnie przychodzą i mówią, że Boże, ja myślałem, że on tak dużo śpi, bo on jest taki stary. Dokładnie. A tu nagle, jak pani mu wyrwała te zęby, to on się zachowuje jak wariat, to jak jakiś kociak, ja mu chyba jeszcze drapak jeden kupię. Tak, często więc... opiekunowie tak naprawdę no, ufają nam w tych decyzjach, ale no, tak sobie w tej głowie układają, że nie do końca może to jest słuszne, prawda? A ja bardzo często się spotykam, pani doktor, to jest inny kot. On teraz jest szczęśliwy, tak. Jego nic nie boli. Także... oni nam ufają, dając go na zabieg, ale przekonują się dopiero po zabiegu, że faktycznie mieliśmy rację. Zdecydowanie tak. A powiedz mi, no bo też te ekstrakcje różnie są wykonywane. Czasami zostawiamy kły, no bo już wiemy, że to są ważne zęby. Czasami lekarze decydują się na podzielenie tej ekstrakcji na 2 czy 3 etapy, żeby nie wszystkie zęby naraz. Powiedz mi, to jest podejście indywidualne? Od czego to zależy? Tak? Trochę tak, bo usuwanie zębów u kota to jest bardzo trudna sztuka. To, po pierwsze, to jest mikrochirurgia. Te zęby są bardzo malutkie. Często wymagają od chirurga czy stomatologa używania nawet lup takich specjalnych, powiększających, stomatologicznych, żeby widzieć, że na pewno się usunęło wszystko. Cały ten korzeń i wszystko, co tam było. I to są często ekstrakcje otwarte, czyli... w porównaniu do ludzkiej stomatologii, to tak jakbyśmy usuwali każdego zęba jako taką ludzką ósemkę. To są bardzo trudne zęby w ekstrakcji. Mhm. Oczywiście, no ja już robiąc tyle tych zabiegów przez tyle lat, już można powiedzieć, że to robię już tak praktycznie automatycznie, że mi to faktycznie ten zabieg zajmuje 20-30 minut. Ale jeśli są jakieś zęby bardziej skomplikowane, to może tak być, że niektórym lekarzom będzie to zajmowało po prostu więcej czasu. Z takiego anestetycznego punktu widzenia, jeśli zabieg by miał trwać więcej niż 2 godziny, to dobrze jest go podzielić na 2 etapy. Czyli najpierw zrobić jedną część, na przykład prawą stronę jamy ustnej, a później lewą stronę jamy ustnej. To też nie jest nic złego, to też nie jest błąd, bo ten kot tutaj zdąży się zagoić, będzie miał czym jeść i dopiero robimy tą drugą stronę. Najczęściej nie? Jest po miesiącu około, tak, prawda? Tak, tak w miarę szybko. Bo to jest takie, tak, ale to jest już też bezpieczne anestetycznie dla tego pacjenta. Okej, okay. To jeszcze raz podkreślmy, bo to jest często zadawane pytanie, to jak szybko pacjent będzie się czuł w pełni sił i będzie mógł jeść normalnie? Od razu. Od razu, super. To jeszcze chciałabym zapytać tak na koniec o tą profilaktykę chorób jamy ustnej. No bo wiesz, na temat psów żeśmy się wypowiedziałaś się, ja się dużo dowiedziałam, słuchacze się mnóstwo dowiedzieli, no a u kotów czy jest jakaś profilaktyka?
Tak jak podkreślałam tutaj przy młodzieńczym zapaleniu jamy ustnej, u nich to mycie zębów ma kluczowe znaczenie. Mhm. Jeśli nie będziemy myć, sami doprowadzimy kota do tego przewlekłego zapalenia jamy ustnej, a tym samym do konieczności ekstrakcji tych zębów. Koty nie są takimi osobnikami, które będą z nami chciały bardzo współpracować, no jeśli chodzi o tą higienę jamy ustnej, więc u nich tą największą uwagę skupiłabym jednak na tych częstszych kontrolach w gabinecie weterynaryjnym. Mhm. Po to, żeby wyłapać te ogniska zapalenia, które się tam dzieją i ewentualnie wyłapać wszystkie choroby dodatkowe, które mogą nam warunkować, że te zęby no, będą się nam psuły u tego kota. Są w gorszym stanie. Dobrze, ale jeżeli mówimy już o tym myciu, jesteśmy powiedzmy w tych 2% kotów, które współpracują z właścicielami, no to spokojnie te pasty do zębów przeznaczone dla kotów, szczoteczki, tak. To tak. Wszystko. Jak najbardziej. Tak. No z gryzaków musimy zrezygnować. Przez samą funkcję tego, że kot nie żuje, więc mm-hmm. na tego gryzaka też będzie na nas patrzył trochę, jakbyśmy zwariowali. Dziwnie. I co mu tu chcemy dać? Jakiegoś węża do jedzenia bez sensu? I o to tu chodzi. A powiedz mi kwestia karmy. Ma to w ogóle jakiś wpływ, co kot je? U kotów nie ma takiego znaczenia jak u psów. Mm-hmm. Dobrze. U nich bardziej skupiajmy się, jeśli chodzi o karmę, o inne funkcje, typu na przykład utrzymanie zdrowia nerek, a niekoniecznie będzie miało to wpływ na zdrowie jamy ustnej. Dobra. To jest dla mnie wystarczająca odpowiedź jako internisty. Dziękuję ci bardzo. Ja myślę, że omówiłyśmy te najczęstsze choroby dość szczegółowo. Każdy z nas już się zagłębił w temat. I mam parę pytań od naszych słuchaczy, więc jedno pytanie to było, czy trzeba kotu myć zęby? Myślę, że tutaj rozwinęłyśmy ten temat. Dobrze by było, żeby tak się stało. No ale właśnie kolejne pytanie jest, czy mycie zębów dla kotów nie jest zbyt traumatyczne? Tak. Tak jak już wspomniałyśmy, no, niektóre koty po prostu sobie na ten zabieg nie pozwolą, więc wtedy najważniejszą uwagę zwróćmy na tą profilaktykę, czyli to chodzenie z nim, pokazywanie tych zębów u swojego lekarza weterynarii, nawet niekoniecznie do stomatologa, podejść do swojego lekarza, który jest tym tak zwanym waszym lekarzem rodzinnym, a on jeśli coś zauważy niepokojącego, dokładnie, na pewno odeśle was już stricte do stomatologa. I nie róbmy tego na siłę, nie wpychajmy naprawdę tych szczoteczek palcy do jamy ustnej, bo jak kota zestresujemy, straumatyzujemy, to tak jak powiedziałyśmy, ten stres również napędzi chorobę, tak, i tylko szybciej dojdzie do zabiegu, zapewne ekstrakcji. I takie pytanie, słuchaj, czy to jest normalne, że starszemu kotu wypadają wszystkie zęby? Nie, to nie jest normalne. Mhm. U ludzi też wypadają zęby na starość, ale to jest związane z chorobą przyzębia. Mhm. To nie jest tak, że im jesteśmy starsi, tym nam zęby wypadają. Tylko zawsze to jest związane, wypadanie zębów zawsze jest związane z jakąś chorobą. Po pierwsze, trzeba się z nim pojawić, czy to u swojego lekarza, czy już stricte u takiego stomatologa zwierzęcego, żeby sprawdził, co jest przyczyną tego wypadania tych zębów. Czy to jest choroba przyzębia, którą, jak powiedziałyśmy, u kotów raczej rzadko występuje, ale to nie znaczy, że nie występuje. Ona może wystąpić. Czy to na przykład nie mamy do czynienia z resorpcją i nam się wydaje, że wypadły mu zęby w całości, a jemu po prostu odpadła korona, a korzenie zostały w kości. Rozumiem. A powiedz mi, a czy chciałabyś tutaj na łamach naszej rozmowy, naszego podcastu obalić pewne mity, które krążą na temat właśnie chorób kotów, chorób stomatologicznych? Takim mitem, który mnie ostatnio aż tak mocno zestresował wewnętrznie, który przeczytałam, jest taki mit, który mówi, że żeby usunąć kamień nazębny, on się dotyczył i kotów, i psów tak naprawdę, żeby usunąć kamień nazębny, trzeba myć zęby wodą utlenioną albo sodą oczyszczoną. O matko. No właśnie, tak samo zareagowałam, jak to przeczytałam. No nie, tak no nie robimy nie, takich rzeczy. Pamiętajmy też o tym, że no owszem, ten kamień nazębny odpadnie, bo jak tak mocno, można by to nazwać żrącymi, no może to nie jest tak żrące jak kwas siarkowy, ale... nie wyobrażam sobie stresu kota i czy psa tak, przy takiej higienizacji. Z jednej strony zęby będą ładne po takiej i białe, tylko że to niestety, że zęby są białe po takim naszym działaniu,
to sprawia, że one są wytrawione, czyli porobiliśmy sami takie mikrodziurki w szkliwie. Nie daj Boże, jak tego szkliwa nie było, bo na przykład gdzieś pękło i odpadł fragment szkliwa i została zębina, to zrobiliśmy ogromne ubytki w zębinie i już bakterie mają tak naprawdę autostradę do miazgi zęba, żeby tylko wywołać martwicę miazgi tego zęba. I one tylko z pozoru są ładne, tak, ale one są bardzo wrażliwe, tak jak my mamy czasem szyjkę odsłoniętą i ona na wszystko reaguje, to tutaj tak samo. Sami na własne życzenie to robimy własnym zwierzętom, czyli sami im robimy krzywdę. Ja wiem, że chcemy dobrze, ale tutaj niestety robimy im tylko gorzej. Nie kombinujmy, tak. Naprawdę, nie kombinujmy. Dobrze, to jeszcze pytanie must have, już ostatnie. Najbardziej zapamiętany koci przypadek w twojej praktyce codziennej? Był jakiś? Do kotów podchodzę, zresztą ja do wszystkich swoich pacjentów podchodzę tak bardzo indywidualnie i każdy przypadek jest dla mnie szczególny, ale chyba najbardziej te, które są związane u kotów z takim szczególnym okrucieństwem, one mi gdzieś tam najbardziej zapadają w pamięć, bo pewnie, że się mówi, że my jako lekarze powinniśmy gdzieś tam być zdystansowani do tego wszystkiego, że nie możemy tego wewnętrznie przeżywać, bo gdzieś tam sami siebie przez to niszczymy. Ale no, są takie przypadki, których się nie da. I miałam takiego kota odesłanego jako pacjenta stomatologicznego, chociaż tak naprawdę to był pacjent mocno chirurgiczny, ale w obrębie głowy, który miał mnóstwo śrutu. Ktoś do niego po prostu strzelał z wiatrówki i ten śrut był w takich zakamarkach tej głowy, że normalny chirurg czy normalny lekarz powiedział, że się nie podejmie tego, żeby z tych okolic, które są bardzo mocno unerwione, bardzo mocno ukrwione, wyciągać ten śrut. No ja oczywiście ten śrut wyjęłam, ale patrząc na drogę wlotową tego śrutu, nie chciałam sobie wyobrażać, ale niestety sobie wyobrażałam tą sytuację, w której stał ten kot, bo jeśli my strzelamy kotu z wiatrówki prosto między oczy i tutaj trafimy, to my musimy być w niedalekiej odległości od tego kota. I nie oszukujmy się, osoba, która strzela ze śrutu do kota, ona bardzo dobrze wie, że ona tego kota nie zabije. Ona mu tylko zrobi krzywdę, ona mu tylko spowoduje cierpienie, ale tym śrutem ciężko jest kota zabić. Więc jakim trzeba być człowiekiem, żeby podejść do zwierzęcia, które obdarzyło cię zaufaniem, bo kot nie podejdzie do obcego. Oczywiście, że nie. Tak blisko, żeby można mu było wymierzyć między oczy tym śrutem, żeby można mu było wymierzyć tutaj w okolice szczęki tym śrutem. Ten kot musiał przejawić zaufanie do tej osoby, musiał do niej podejść, a ta osoba tak go po prostu potraktowała. Więc no to są faktycznie takie przypadki, które gdzieś tam głęboko we mnie siedzą, bo po prostu nie ma mojej wewnętrznej zgody na takie działanie. Okrucieństwo ludzi jest niestety okropne w stosunku do zwierząt, ale udało ci się go uratować? Tak, on był przeszczęśliwy, ten kot. Przestało go boleć, tak. Zwłaszcza tutaj, jak miał taki, który przechodził między oczami i on tutaj aż wpadał do jamy nosowej, więc ten kot miał cały czas katar. I właściwie on był zagojony. To nie było tak, że te dziury wlotowe były widoczne, takie świeże, tylko no, to był taki kot podwórkowy. On gdzieś tam sobie chodził i on tak naprawdę był leczony na katar, na katar, na katar, na katar. No, jak to taki kot podwórkowy? No, może złapać. Raz tego wirusa ciągle ma katar. Ale jeśli ta sytuacja się już powtórzyła któryś raz z rzędu, to zaalarmowało gdzieś tam się. Na pewno lampka zaświeciła w głowie tego lekarza, który tego kota prowadził. Odesłali go na rentgen. No i w tym rentgenie wyszło, że tam po prostu przyczyną tego ciągłego kataru jest ten śrut. Usunięcie tego śrutu jakby rozwiązało nam cały problem, ale no ta okolica była bardzo trudna, bo ona groziła nawet no takim skrwawieniem tego pacjenta. Oczywiście. Jama nosowa jest bardzo dobrze ukrwiona, więc tam, no tam potok krwi tak naprawdę się lał, no ale udało się. No na szczęście się udało i już, i to co mówiłyśmy, po kocie już widać na następny dzień. Efekt, i on wow. Już, tak, i jak przyszedł do mnie i taki był, taki, że już jakby... Jakby już się decydował na odejście z tego świata, to na następny dzień był taki, jak kot powinien być w gabinecie, jak ja najbardziej lubię, że taki, cześć człowieki, co tutaj robicie, ja bym tutaj zajrzał, a tam mogę wejść, a co, już taki pełny życia, super. Więc no, to kolejna rzecz, która sprawia, że ta nasza praca jest potrzebna i tymi naszymi działaniami przynosimy im bardzo duży efekty. Tak. Super. Aniu, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Przede wszystkim za podzielenie się swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą. Ja myślę, że teraz opiekunowie kotów doskonale wiedzą przede wszystkim, jak reagować i kiedy reagować i co ile chodzić do lekarza weterynarii, żeby sprawdził stan jamy ustnej. Także w imieniu John Doga bardzo ci dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.